Cześć, drodzy słuchacze. Witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Trzy dekady walki. Historię, którą dzisiaj Wam opowiem, znalazłam całkiem przypadkiem. I zaciekawiła mnie na tyle, że zaczęłam grzebać w poszukiwaniu informacji i dotarłam do źródeł, które pozwoliły mi wgłębić się w nią na tyle, że uznałam, że warto, abyście i Wy o niej usłyszeli. Sprawa ta była poruszana w jednym z pierwszych odcinków magazynu kryminalnego 997, jednak tych pierwszych odcinków próżno szukać w internecie, więc ja, próbując zebrać tę historię do kupy, opierałam się na innych źródłach. Znalazłam tylko krótki opis pochodzący ze strony tegoż magazynu, natomiast jeśli będziecie zaglądać na tę stronę, weźcie poprawkę na informacje w tym opisie zawarte. Częściowo nie pokrywają się one z informacjami z innych źródeł, a ja przyznam szczerze, że za wiarygodniejsze mimo wszystko uznałam te prośby, listy tudzież wnioski pisane przez posłów do Ministerstwa Sprawiedliwości i to one były moim głównym źródłem wiedzy w tej sprawie. Wielu tych linków źródłowych nie ma, ale są na tyle treściwe, że zdołałam jakiś materiał z nich złożyć. Ale do sedna. Będzie to opowieść o długotrwałej walce o wznowienie śledztwa, o determinacji i o wierze, że zakończenie tej historii w końcu będzie jasne dla wszystkich. A zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej cierpią z powodu zaniedbań w śledztwie. Posłuchajcie o historii tragicznej śmierci młodego człowieka. Robert urodził się 7 kwietnia 1967 roku jako jedyny syn państwa Worków. Urodził się i mieszkał przez większość swojego życia na Śląsku, w Bielsko-Białej. Tam dorastał otoczony troską, uwagą i miłością. Był jedynym synem, a więc wychuchanym, zadbanym i dorastającym w przeświadczeniu, że wiele może w życiu osiągnąć. Jako młody człowiek był bardzo ciekawy świata, a powierzone mu obowiązki wykonywał z należytą starannością i rzetelnością. Był więc uważany za człowieka uczciwego, który zawsze stanie w obronie prawdy. Odbywał zastępczą służbę wojskową w policji w Zakopanem, gdzie jego siła fizyczna niejednokrotnie przysłużyła się m.in. w schwytaniu złodzieja. Był zatem w doskonałej formie i sprawności fizycznej. Hobbystycznie udzielał się na planie filmowym, a docelowo zawsze chciał służyć innym, pomagać słabszym, chorym i podjąć po prostu pracę misyjną. Dlatego też później, w wieku 24 lat, w 1991 roku, podjął pracę na terenie szpitala uzdrowiskowego w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie wykonywał przeróżne zabiegi z dziedziny fizykoterapii. Goczałkowice są oddalone od Bielsko-Białej o około 20 km. Jako że chłopak nie był mobilny, nie posiadał samochodu, do pracy dostawał się zazwyczaj publicznym środkiem transportu, jakim był pociąg. W pracy tej nie zagrzał jednak miejsca długo, bo tylko 3 dni. Dlaczego? 4 grudnia 1991 roku Robert po pracy umówił się ze swoimi współpracownikami na takie zapoznawcze popołudnie, a właściwie to został na nie zaproszony. Był wśród wszystkich nowy, więc jego naturalną potrzebą było zapoznanie się z ludźmi, z którymi miał spędzać znaczną część swojego dnia, dlatego bez wahania zgodził się na to spotkanie. Współpracownicy mieli spędzić miło czas w kawiarni zlokalizowanej w Goczałkowicach, niedaleko miejsca ich pracy. Zapowiadał się całkowicie luźny, przyjemny dzień, który dla towarzystwa zakończył się około godziny 16:30. Robert miał po spotkaniu udać się na stację kolejową w drogę powrotną do Bielsko-Białej. Do domu jednak nie dotarł. 8 grudnia, czyli 2 dni później, Roberta znalazł przypadkowy przechodzień nad stawem rybnym w miejscowości Bestwina, czyli około 12 km od miasta, którym 24-latek był widziany po raz ostatni i to całkowicie nie po drodze na tej trasie pociągu, którą miał zamiar przemierzyć, aby dostać się do domu. Chłopak niestety, jak już się pewnie domyślacie, został znaleziony martwy. Jego ciało było w pozycji klęczącej, częściowo zanurzone w wodzie. Wezwana na miejsce policja zabezpieczyła miejsce odnalezienia zwłok,
Jednak już na pierwszy rzut oka mundurowi nabrali pewności, że do śmierci chłopaka nie przyczyniły się osoby trzecie. Przy 24-latku odnaleziono dokumenty, które posłużyły do identyfikacji i powiadomienia najbliższych denata. Ciało zostało zabezpieczone i poddane sekcji zwłok, której oficjalnym stwierdzeniem było, że Robert zmarł w sposób naturalny poprzez zamarznięcie. I już 10 dni później prokuratura w Pszczynie umorzyła śledztwo w sprawie tej tajemniczej śmierci. Stało się tak pomimo niejednoznacznych śladów odnalezionych na ciele Roberta, które budziły podejrzenia m.in. jego mamy. Pani Aniela widziała zwłoki swojego syna i zaobserwowała zasinienie w okolicy jego ust i nosa. Wyglądało to tak, jakby Robert przed śmiercią został pobity. Ponadto odzież, którą miał na sobie w chwili śmierci, była ubłocona na znacznej powierzchni, co mogło świadczyć o tym, że jego ciało mogło być wleczone po ziemi. Wówczas biegły medycyny sądowej zauważył też, że górna warga denata nienaturalnie przylegała do nosa. Śledczy jednak nie mieli zamiaru wgłębiać się w historię śmierci chłopaka, a te nieprawidłowości wyjaśnili faktem, że zmarły przez co najmniej jedną dobę znajdował się w pozycji klęczącej, twarzą dotykając podłoża. Zapewne więc przez to warga w momencie przewrócenia się chłopaka na ziemię dotknęła jego nosa i z racji, że Robert pozostał w takiej pozycji do samej śmierci, warga po prostu do niego przymarzła. W ciele Roberta znajdowały się znaczne ilości alkoholu. Jeśli by Robert rzeczywiście zakończył spotkanie o 16:30, nie zdążyłby doprowadzić się do takiego stanu podczas tego spotkania, nie wspominając już o tym, że zapewne nie byłby w stanie samodzielnie dojść na dworzec kolejowy. Czy więc aby na pewno ludzie, którzy widzieli go po raz ostatni, mówili prawdę? To, co także wzbudzało wątpliwości niestety tylko matczyne, to poszarpana odzież Roberta, a dokładniej sweter, który miał na sobie w dniu śmierci. Śledczy nie wzięli tego dowodu pod uwagę, tłumacząc, że sweter mógł się potargać podczas transportowania ciała do samochodu za pomocą metalowych noszy. Kolejna wątpliwość co do braku udziału osób trzecich w śmierci 24-latka to fakt, że jeden z butów zmarłego nosił wyraźne ślady otarcia, tak jakby jego ciało było wleczone po ziemi, a but wówczas o nią szorował. To również nie wzbudziło niczyjego zaniepokojenia prócz rodzicielki Roberta. Śledztwo o zabójstwo czy też nieumyślne spowodowanie śmierci Roberta pozostało więc tylko marzeniem pani Anieli. Kobieta była zrozpaczona. Robert był jej jedynym synem, dlatego obiecała sobie, że nie podda się w walce o sprawiedliwe śledztwo. Nie wierzyła w to, że w śmierci jej syna nie brały udziału osoby trzecie. Poza tym te ślady odnalezione na jego ciele nie zostały w ogóle zbadane. Pamiętała dokładnie, że jej syn skarżył się na warunki panujące w uzdrowisku, w którym dopiero co zaczął pracę i nie zamierzał pozostawić tego bez interwencji. Robert tuż przed śmiercią opowiedział swojej mamie, że w sanatorium m.in. nie było bieżącej wody, a specjaliści tam pracujący oszukiwali kuracjuszy, ukracając czas przypisany do ich zabiegów. Dodatkowo sprzęt, jaki posiadali do wykonywania tych zabiegów, nie był użytkowany prawidłowo. Jakie były te nieprawidłowości, to tego nie wiadomo. Robert miał być tymi obserwacjami nie tyle zszokowany, co oburzony. A że zazwyczaj mówił głośno o tym, co myśli, pani Aniela podejrzewała, że mógł stać się dla kogoś niewygodnym świadkiem, który w odwecie pozbawił chłopaka życia celowo czy też nieumyślnie, porzucając go w chłodną noc na pewną śmierć. Ciało Roberta bowiem było częściowo zanurzone w wodzie, to znaczy jego nogi i tułów były zanurzone w wodzie, a głowa leżała poza wodą na ziemi. Jedną z teorii, jaka powstała, była ta, że jego bezwładne ciało ktoś mógł celowo zanurzyć w wodzie, właśnie po to, aby ciało szybciej traciło temperaturę, a tym samym, aby jego zgon nastąpił szybciej. Nie wrzucono ciała całkowicie do wody, bo wówczas chłopak był nieprzytomny. Gdyby odnaleziono jego ciało w wodzie, sekcja zwłok na pewno wykazałaby, że przyczyną było utopienie, w którym ktoś maczał palce. Pani Aniela nie poddawała się, pisała wnioski o wznowienie postępowania m.in. do prokuratury w Katowicach, jak i do Ministerstwa Sprawiedliwości.
I tak, dzięki jej uporowi, ponad pół roku, a właściwie to niecały rok po pochowaniu Roberta, prokuratura w Katowicach wznowiła śledztwo i nakazała ekshumować ciało Denata. Szczegółowej ekspertyzie została poddana przede wszystkim czaszka chłopaka. Być może miało to związek z tymi obrażeniami, które wcześniej znaleziono na jego twarzy i być może ta ekspertyza miała wykazać, czy faktycznie doszło do pobicia. Okazało się, że pomimo, że podczas pierwszej sekcji zwłok biegły medycyny sądowej zanotował pełne uzębienie u Denata, po ponownym zbadaniu czaszki w górnej części szczęki Roberta brakowało przednich zębów. Nie jest możliwe, aby wypadły pośmiertnie, bo po pierwsze nigdzie ich nie odnaleziono, ani na miejscu, gdzie odnaleziono ciało Roberta, ani w grobie, w którym przez prawie rok leżał, a po drugie zęby się przecież nie rozkładają, więc nie mogły tak o po prostu zniknąć. Zresztą pani Aniela zasięgała w tym temacie porad, m.in. w klinice chirurgii szczękowej i twarzowej. Robert miał również wykonywane badania dentystyczne niedługo przed śmiercią i jego uzębienie wówczas było zdrowe i pełne. Również przeróżni specjaliści z dziedziny stomatologii, do których zwracała się o pomoc pani Aniela, zapewniali ją, że zęby, jeśli były mocne i zdrowe, nie mogły pośmiertnie samoistnie wypaść. Niestety biegły medycyny sądowej, który przeprowadzał tę sekcję i który sporządzał raport, stwierdził, że to naturalne, że zęby podczas rozkładania się ciała mogły po prostu wypaść. Natomiast temu stwierdzeniu stanowczo zaprzeczył powołany w sprawie biegły stomatolog, określając, że nie ma innej opcji. Robert musiał zostać przed śmiercią uderzony z dużą siłą w twarz i to był właśnie powód, dlaczego jego uzębienie było niepełne. Co ciekawe, na tego lekarza naciskała prokuratura pszczyńska, nakazując, aby swoją opinię dostosował do opinii reszty biegłych. Żaden z nich nie popierał tezy o tym, że w śmierci Roberta brały udział osoby trzecie. Dlaczego więc prokuratura z Pszczyny naciskała na zmianę opinii stomatologa? Ponoć prokurator z tego rejonu miała znać się z jedną ze współpracownic Roberta, a podczas przesłuchania kobiety zwracały się do siebie per ty. Przesłuchiwana była również sama pani Aniela. Kobieta próbowała przekazać policji wszystkie informacje, jakie przed śmiercią przekazał jej syn, upatrując winy za jego śmierć w osobach, którym wypłynięcie tych informacji na światło dzienne mogłoby być nie na rękę. Podczas zeznań jednak jeden z policjantów bardzo pani Anieli przeszkadzał, przerywał jej i czasami zdawał się w ogóle nie być zainteresowanym tym, co kobieta mówiła. Drugi z policjantów, usłyszawszy o wszystkich nieprawidłowościach, jakie zarzucał szpitalowi Robert, czyli te kiepskie warunki sanitarne i niemoralne zachowanie pracowników, odparł tylko, że w sumie jakie tam warunki są, to każdy wie, ale nic z tym na razie nie można zrobić, bo nie ma na to budżetu. Przesłuchani zostali również ci, którzy jako ostatni widzieli Roberta żywego, czyli jego kierownik Krzysztof i pielęgniarka Elżbieta. To ich właśnie pani Aniela typowała na prawdopodobnych sprawców śmierci jej syna. Zeznania tych dwoje nie są znane, natomiast znalazłam informację, że policjanci zanotowali w nich pewne znaczące rozbieżności. Nie zdecydowali się jednak na wyjaśnienie tych rozbieżności. Pomimo, że prokuratura wojewódzka przyznała rację pani Anieli, że można podać w wątpliwość fakt, że do śmierci Roberta nie przyczyniły się osoby trzecie, a mimo to także umorzyła śledztwo. W sumie śledztwo otwierano i umarzano jeszcze kilkukrotnie. Nie pomogły listy wysyłane do ministrów, nie pomagały interwencje posłów, do których o wstawiennictwo osobiście zwracała się zrozpaczona kobieta. Na pisma proszące o ustosunkowanie się do zarzutów pani Anieli, które pisali posłowie, zarówno pszczyńska, jak i katowicka prokuratura w odpowiedzi twierdziła, że zrobiono wszystko, aby wyjaśnić śmierć tego młodego człowieka i w ich mniemaniu śledztwo zostało przeprowadzone w sposób dokładny i wyczerpujący. Jednak nigdy nie starano się wyjaśnić, dlaczego ten młody człowiek został znaleziony 12 km od Goczałkowic, gdzie ostatnio był widziany, i jak właściwie dostał się nad te stawy, nie wsiadając wcześniej do żadnego pociągu jadącego w tym kierunku, ani nie będąc mobilnym.
Jak ślady obecne na jego ciele i odzieży, wskazujące na udział osób trzecich, chociażby w jakiejś szamotaninie, mogły zostać tak zbagatelizowane i komu zależało, aby śledztwo nie zostało poprowadzone w sposób rzetelny? Przede wszystkim dlaczego prokuratura pszczyńska naciskała na opiniowanie w śledztwie wyłącznie na korzyść tego śledztwa, w przebiegu którego ustalono, że w śmierci Roberta nie brały udziału osoby trzecie? Nie sprawdzono też nadużyć, na które zdecydowanie wskazywała pani Aniela, jakoby miały mieć miejsce w szpitalu uzdrowiskowym i które odkrył jej syn i którym otwarcie się przeciwstawiał. Nie wiadomo do końca, czego świadkiem był Robert, co zaobserwował w tym sanatorium. Wiadomo natomiast, że był bardzo niezadowolony i miał nawet zamiar zgłosić te nadużycia organom ścigania. Czy wszelkie powiązania pomiędzy biegłymi sporządzającymi opinie w śledztwie, a niektórymi pracownikami sanatorium, którzy mieli być wiązani jakimś stopniem pokrewieństwa, a także znajomość pani prokurator z jednym z kluczowych świadków w sprawie, miały prawo mieć wpływ na przebieg tego śledztwa? Te wszystkie wątpliwości i pytania to wątpliwości i pytania, które od wielu lat dręczą matkę zmarłego tej tragicznej grudniowej nocy, młodego, zdolnego, pełnego życia i pasji chłopaka. Kobieta w dążeniu do prawdy nigdy nie ustała i nawet wiele lat po śmierci syna stawiała się wręcz uporczywie, osobiście w gabinetach posłów w Bielsko-Białej, za pośrednictwem których walczyła o możliwość ponownego rozpatrzenia jej sprawy. Ostatni z posłów z okręgu Bielsko-Biała, do którego w 2016 roku o pomoc zwróciła się pani Aniela, wstawił się w jej imieniu do krakowskiego Archiwum X z prośbą o zajęcie się sprawą rozwiązania zagadki śmierci Roberta. Pojawiła się więc nadzieja na ponowne, tym razem sprawiedliwe śledztwo. Pani Aniela nie chciała, aby sprawą zajęło się katowickie Archiwum X, dlatego że przez te wszystkie lata walki o ponowne rozpatrzenie sprawy straciła zaufanie do policji, nie tylko tej z Katowic, ale z całego Śląska. Na spotkaniu ze śledczymi z tamtego rejonu pani Aniela stawiła się wraz z posłem, który wywalczył jej tę drogę. Opowiedziała o okolicznościach śmierci syna, o przebiegu śledztwa i o swoich wątpliwościach. Ku jej zdziwieniu, ale też radości, policjanci z Archiwum X w Krakowie podzielali te wątpliwości i wręcz przyznali jej rację. Odmówili jednak pomocy w rozwiązaniu sprawy. Ze względu na rejonizację, śledztwo musiałoby podjąć Archiwum X w Katowicach. Istniało jednak jedno rozwiązanie, a mianowicie trzeba było zwrócić się do prokuratury krajowej o wydanie polecenia służbowego krakowskiemu zespołowi do spraw niewykrytych zabójstw, aby to on mógł przejąć to śledztwo. W tej sprawie do prokuratury krajowej zwrócił się kolejny z posłów i w końcu w grudniu 2016 roku akta sprawy śmierci Roberta trafiły na stół policyjny z Archiwum X w Krakowie. Nadzieje okazały się być jednak złudne. Akta sprawy już kilka dni później zostały odesłane ponownie do Katowic ze względu na rejonizację. W tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynął kolejny list od zarówno posła, który wtedy był obecny z panią Anielą na tym spotkaniu z krakowskim Archiwum X, jak i od posła, który wcześniej wystąpił z prośbą do prokuratury krajowej o przekazanie śledztwa policjantom z Archiwum X w Małopolsce. Pismo kończy się słowami: wieloletni ciąg zdarzeń wskazuje, że w sprawie tej nastąpiło wiele wydarzeń, które muszą budzić wiele wątpliwości także u interweniujących w tej sprawie posłów. Stąd nasze pytanie do ministra sprawiedliwości. Czy na skutek wielu dowodów, jak i wielokrotnych wątpliwości prokuratury wojewódzkiej w Katowicach dotyczących przyczyn śmierci Roberta, pan minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny zdecyduje o przekazanie sprawy do Archiwum X w Krakowie, czy też zamierza pozostawić sprawę nadal niewyjaśnioną? Jako posłowie Rzeczpospolitej zwracamy się o jej przekazanie do Archiwum X w Krakowie, bowiem matka nie ma już po 26 latach dochodzenia prawdy zaufania do organów ścigania w Katowicach. Odpowiedź na to pismo okazała się być brutalna. Zastępca prokuratora generalnego wyjaśnił, że sprawa została przekazana do zespołu Archiwum X w Krakowie, jednak ze względu na to, że zespół ten jest przeznaczony wyłącznie do działania na terenie Małopolski, akta sprawy odesłano do Katowic. Grupa Archiwum X w Katowicach natomiast
zamknęła śledztwo ze względu na to, że przeprowadzone działania i analizy ponownie dowiodły, że żadnych nieporozumień we wszystkich wcześniejszych śledztwach nie było i żadne osoby trzecie nie brały udziału w śmierci Roberta. Dlaczego? To pytanie zadawały sobie wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w pomoc pani Anieli w dotarciu do prawdy. Jedyne, co mogę zrobić w tym miejscu, żeby oddać tragizm tej sytuacji, to zacytować jej słowa. Liczę na pomoc pana prezydenta oraz pani minister. Chodzi o to, aby w końcu wyjąć sprawę z województwa śląskiego. Nie wiem, czy starczy mi na to życia. Dla urzędników to jedynie sprawa śmierci kogoś w latach 90. XX wieku, a dla mnie wydarzenie, które zaważyło na blisko 3 dekadach życia. Proszę zatem o pomoc w rozbiciu zmowy niemocy. Ostatnie informacje, na jakie udało mi się natrafić, pochodzą właśnie z 2017 roku. Możliwe więc, niestety, że pani Aniela nie wywalczyła w tej sprawie niczego więcej. W grudniu tego roku minie 30 lat od sprawy śmierci Roberta Worka. W tej historii jest jeszcze jeden absurd. Czaszka, która została ekshumowana z rodzinnego grobowca do ponownych badań, nie trafiła więcej na swoje miejsce. Przez wiele lat przetrzymywana była przez pszczyńską prokuraturę, a kiedy już ta prokuratura zdecydowała się ją ponownie pochować, zrobiono to w tajemnicy przed rodziną i w niemałym pośpiechu. Jak wynikło z dokumentacji prowadzonej przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do której przynależy cmentarz, na którym pochowano Roberta, jego czaszka została złożona w grobie oddalonym zaledwie kilka metrów od rodzinnego grobowca państwa Worków i to jeszcze jako NN. Ten preceder został przez bliskich zmarłego wprost nazwany bezczeszczeniem zwłok. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy ostatecznie udało się sprowadzić ją na swoje miejsce. I co myślicie o tej historii? Jakie są wasze przypuszczenia odnośnie przebiegu tej tragicznej w skutkach nocy? Słyszeliście o tej sprawie wcześniej? A może pochodzicie z okolic i śledziliście ją, kiedy się wydarzyła? Jeśli macie jakieś informacje, o których nie powiedziałam, mam nadzieję, że podzielicie się nimi z nami tutaj w komentarzu. Tymczasem ja przytulam wszystkich, którzy dzisiaj tego potrzebują. Przytulam myślami również panią Anielę, bardzo czule i ze zrozumieniem. A wam życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.